Można pisanie dostać, tak. Zapisy po spotkaniu. Natomiast nie ma tego bestselleru sezonu wciśniętego czasami z nienacka, bo człowiek nie zdążył zamówić rozumiany. Z tego powiedzmy, najpierw świat książki nie żartuje w kwestiach lekturowych, zmusza, by w ciągu roku nabyć 5 pozycji. W komunie powiadano, musi to na Rusi. Lecz w dobie demokracji już nie tylko tam. Ci, co mi wywalczyli wolność, nie pojmują, jak można kogokolwiek do czytania zmusić. Nie do czytania, głupcy, lecz do kupowania. Świat książki to potentat, a nie goły belwy. Naiwni pragną koncern zapędzić pod strzechy, by kagankiem oświaty rozdźwigniał za dupia. Ale w tym cała heca, że druk nie oświeca. Dziś książka jest tym lepsza, im bardziej ogłupia. I drugi z tego cyklu też jest o świecie książki, bo to ma tytuł Świat przez wielkie K. Świat książki mi wyznaczył ostateczny termin na zakup czegokolwiek z jesiennej oferty. Nie kupuj, radzi kumpel, poczekaj, co zrobią. Przecież cię nie powierzą ani nie zastrzelą. Zrobią mi coś gorszego, bo to humaniści. Przyszli za zaliczeniem bestseller sezonu. Będzie to nowa powieść o Anny Szczepkowskiej. Tej, co o dziś gadaniem powaliła reżim. Jak na powalającą nie pisze zbyt drogo. Utylizacja więcej kosztuje w tym świecie. Wpuszczę wieszczkę za próg. Z jej pomocą Bóg może słowem pisanym kapitalizm zmiecie. Tematyki, bo to było satyryczne, a to będzie takie coś, fantazyjka, taki odlocik na rozkręcenie wyobraźni. To ma tytuł Balanga Baala. No jest po prostu popisem fantazji, wyobraźni i tyle. Baal to takie trochę złe bóstwo, zaznaczam. Gdy z wszystkich luster sypnęli się goście, w czeluść balkonu rozwartą na oścież, jak struny gitar drżące balustrady zawibrowały. I rytm tej ballady rozgrzał puchary pulsowaniem urzeku, poszły w tan pary po pionowym murze, z krajem krawędzi wahnięcie mikrofala, bal balkonowy, balans, balans, balans. Stacza się kołem fortuna na parter, a iskry Boże drwią z piorunochronów. I wszystko wokół tyle tylko warte, ile wychyleń z twego znasz balkonu. Na brak przestrzeni nikt tu nie narzeka, barierki wielkie jak panny z żurnala. Ktoś szepcze amen, ktoś krzyczy eureka, balustradowy balans, balans, balans. Gdy dwan śmiga wprost ze ściany nośnej, a piąte koło w wielkim wozie skrzypi, jak tu z ckliwymi rozmawiać o wiośnie, za święty spokój jak tu toast wypić, wleźć by na podium, skoro podejmują, być na językach jak wielki, co zmarł już, koncert ryzyka, nic dodać, nic ująć, bal balkonowy, balustradivarius, bis na ciasnotę, nikt tu nie narzeka. Barierki giętkie jak panny z żurnala, ktoś szepcze amen, ktoś krzyczy eureka. Balans otwórcza, balanga, baala. Dziękuję.